Rozdział 17, 5 Księgi Mojżeszowej. Piąta Księga Mojżeszowa, komentarz Charlesa Henry'ego McIntosha. Proces i wyrok. Jeśli by za trudno było dla ciebie rozsądzić sprawy dotyczące przelania krwi, roszczeń majątkowych i obrażeń cielesnych jako sprawy sporne prowadzone w twoich miastach, to wstaniesz i pójdziesz do miejsca, które wybierze Pan, Bóg twój, i przyjdziesz do kapłanów, lewitów i do sędziego, który będzie wtedy urzędował, i zapytasz się, a oni ogłoszą ci wyrok zgodnie z prawem, a ty postąpisz zgodnie z wyrokiem, jaki ci ogłoszą z miejsca, które wybrał Pan, i starannie wykonasz wszystko tak, jak cię pouczą. Postąpisz zgodnie z pouczeniem, jak cię pouczą, i zgodnie z prawem, jak oni orzekną. Nie odstąpisz od wyroku, jaki ci oznajmili, ani w prawo, ani w lewo. A jeśli ktoś w zuchwalstwie swoim nie usłucha kapłana będącego tam na służbie u Pana, Boga twego, lub sędziego, to ten człowiek poniesie śmierć i wyplenisz to zło z Izraela, i usłyszy o tym cały lud i będzie się bał, i już zuchwale nie postąpi. Wersety od 8 do 13, 17 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej. Taka jest Boża wytyczna do uregulowania wszelkich trudności i kwestii spornych, które mogły pojawić się w pośród ludu izraelskiego, miały zostać uporządkowane w obecności Bożej, w ustanowionym przez Boga do tego centrum i przy zastosowaniu Bożego autorytetu, tak aby skutecznie zapobiec wszelkiej samowoli i zuchwałości. Wszystkie sprawy sporne miały zostać ostatecznie załagodzone zgodnie z wyrokiem Boga, sprawiedliwego sędziego. Była to zatem od początku do końca kwestia autorytetu Bożego, samowolny, zuchwały bunt jednego przeciw drugiemu nie miał prawa mieć miejsca w ludzie Bożym. Każdy musiał przedstawić swą sprawę Bożemu Trybunałowi i poddać się bez dyskusji podjętej przez niego decyzji. Nie można było odwołać się do wyższej instancji, gdyż nie było Trybunału, który stałby ponad Trybunałem Boga. Kapłan lub sędzia ogłaszał wyrocznię Bożą. Z całą pewnością żaden Izraelita nie wpadłby na pomysł, by przedstawić swą sprawę pogańskiemu sądowi. Byłoby to bezpośrednią obrazą Pana, który mieszkał pośród nich i gotów był uregulować każdą pojawiającą się trudność. Znał dokładnie historię powstania, motywy, początek i koniec każdej kwestii spornej, choćby była nie wiem jak zawikłana i trudna. Wszyscy musieli przynosić swoje sprawy na miejsce, które on sam wybrał, i nigdzie indziej. Myśl o tym, że dwóch członków zboru izraelskiego mogło się poróżnić, po czym udać się do pogańskiego sądu, była obca dla każdego wiernego Izraelity, gdyż oznaczałoby to, że Boże rozporządzenia dla ludu nie są w stanie sprostać ich potrzebom. Tutaj znajdujemy pouczenie także dla nas, chrześcijan. W jaki sposób mamy dochodzić swojej sprawiedliwości? Czy powinniśmy zwrócić się z prośbą o pomoc do świeckiego sądu? Czy w Kościele Bożym nie da się rozwiązać takich spraw? Przeczytajmy, co apostoł Paweł napisał Koryntianom w tej sprawie. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, od 1 do 9 wersetu. Jest to Boże pouczenie dla Kościoła Bożego o każdym czasie.
ponieważ nie możemy tracić z oczu tej ważnej prawdy, że Biblia jest księgą napisaną z myślą o każdej epoce ziemskiego bytu Kościoła. Ustanowione w 6 rozdziale 1 listu do Koryntian zasady nigdy nie przestaną być obowiązujące dla Kościoła Bożego. Nigdy nie będzie tak, że to, co było fałszywe w pierwszym stuleciu, stanie się dobre w wieku XXI. Może dzisiaj trudno jest trzymać się tych starych Bożych zasad. Mimo to nie możemy się ich wyzbyć albo kierować się kryterium niższym niż to, które ustanawia Słowo Boże. Gdy brat posądza brata przed niewierzącymi, jest to dzisiaj tak samo złe jak za dni apostołów. To prawda, że nie widać już jedności zgromadzenia i że nie mamy już pośród nas wielu duchowych darów, które z wielką mocą sprawowały swą służbę. Kościół daleko oddalił się od jego normalnego stanu. Ale zasady Słowa Bożego nie mogą stracić swojej mocy, tak jak krew Chrystusa i wartość Jego kapłaństwa nigdy nie stracą swej skuteczności. Kościół daleko oddalił się od swojego normalnego stanu, ale zasady Słowa Bożego nie mogą stracić swojej mocy, tak jak krew Chrystusa i wartość Jego kapłaństwa nigdy nie tracą swojej skuteczności. Poza tym powinniśmy pamiętać, że pomimo wszelkiej naszej słabości, wszystkich naszych braków, niedomagań i błędów, wszystkie skarby mądrości, łaski i mocy oraz duchowe dary są ukryte w Chrystusie, głowie Kościoła, i stoją do dyspozycji dla tych, którzy przez wiarę wiedzą, jak zrobić z nich użytek. Przez związek z naszą godną uwielbienia głową nie jesteśmy w żaden sposób skrępowani i ograniczeni, i dlatego nie potrzebujemy czekać, że ciało Chrystusa zostanie doprowadzone do swojego normalnego stanu tu na ziemi. O ileż bardziej naszym obowiązkiem i przywilejem jest rozpoznanie prawdziwego stanowiska ciała i zajęcie go. Skutkiem tego jest cudowna zmiana naszego stanu, naszych poglądów i myśli o nas samych oraz o naszym otoczeniu. Gdy stajemy na biblijnym gruncie jedności ciała Chrystusowego, wszystko wydaje się jakby inne i zaczynamy widzieć wszystko w nowym świetle. Biblia wydaje się nam jakby nową księgą i niektóre jej fragmenty, które od lat czytaliśmy z pewnym znudzeniem i bez większego zysku, otrzymują Boży blask i wypełniają nas podziwem, miłością i uwielbieniem. W ten sposób możemy uciec od ciemnej atmosfery, która daje się odczuć w całym chrześcijańskim wyznaniu. Możemy rozejrzeć się i oglądać wszystkie rzeczy i zjawiska w niebiańskim świetle Pisma. Mamy poniekąd wrażenie, jakbyśmy się nawrócili po raz drugi. Pismo staje się dla nas o wiele lepiej zrozumiałe, gdyż znaleźliśmy do niego Boży klucz. Widzimy, że Chrystus jest centrum i celem wszystkich myśli, planów i zamysłów Bożych. Dlatego też znajdujemy się w cudownym obszarze łaski i chwały, które Duch Święty rozpościera przed naszymi oczyma w Słowie Bożym. Obyśmy przez działanie Ducha Świętego doszli do pełnego zrozumienia tych wszystkich rzeczy. Chciejmy badać wnikliwie Pisma i podporządkować się bezwzględnie ich pouczeniom i autorytetowi. Nie pytajmy o radę ciała i krwi, lecz zdajmy się w dziecięcym zaufaniu na Pana, starając się rosnąć w duchowym zrozumieniu i praktycznej zgodności z myślami Chrystusa.